Dzień dobry. Witam was w kolejnym filmie. Pierwsza rzecz, która jest warta od razu przedstawienia, to to, że ten samochód jako jeden z kilku, ale to jest dla mnie zawsze fascynujące. Odpala się z kluczyka na odległość. Zaczynamy film z Chevroletem Camaro SS. Ale dyskoteka tutaj w ogóle, na ekranach. Na obu ekranach. O! Pięknie. I pyk. Siema, chcesz zrobić zdjęcie? Auta? Śmiało, proszę! Jak chcesz, to rób śmiało. Zdjęcie to. Będziesz, bo za 15 minut będę. Spoko. I ktoś wstawiał, że na jakiejś minie, mówię, kurde, nie ma ich. Nie, no jesteśmy zawsze z opóźnieniem, rzucam Instagrama, wiesz. Jak widzicie, auto budzi zainteresowanie. Dla mnie tak samo jest to bardzo wyjątkowy samochód. Jeden z fajniejszych muscle carów, ładnie zrobionych, z niesamowitą maską, bo kształt maski robi wszystko. Zakochałem się już po pierwszym... O! Tu jest lód. Fajnie, zaraz to wykorzystamy. A jeszcze wam dokończę zdanie, że zakochałem się już po pierwszej styczności z Camaro. To było jakieś 2-3 miesiące temu z Camaro ZL1. Miałem przyjemność zrobić Ubera, miałem przyjemność na torze pojeździć Camaro. Kolor ładny, no. Fajnie. A chcesz się nim przejechać? Nie, się pytasz. To chodź, przewiozę cię, kółko, na fotelu pasażera. Jak się wygląda? W internecie to w ogóle inaczej wygląda, w sensie środek na przykład. A. Jak się wejdzie, to wszystko takie wielkie. Wiesz, że zrywa trakcję nawet na biegu wstecznym? Czy... No, poważnie. Mogę nagrywać? No, to jest masakra. To potwór, no, 450 koni, V8, silnik i 6,2 litra pojemności. Możesz, ja śmiało nagrywaj, bez problemu. Cały czas zrywa trakcję. No. Sprawdzimy teraz na trybie Tor. Bo ma 4 tryby. Sport, Tor. Tor będzie najfajniejszy. Jesteś gotowy? No. Mam się trzymać? Nie, niekoniecznie, ale pasy za to. A czym jeździsz? Audi A3. Bardzo fajny samochód. No w porównaniu do tego, no to jest super. No, pali lacza, ja muszę uważać, bo szanuję właścicieli tego samochodu. To co, jeszcze raz? Kozak, co ja mam powiedzieć? Cały czas gubi trakcję. Rączek tylko zabrakło. I pampersów. No. Koniec. Zalecieliśmy bąkiem, ale nie będziemy tutaj szarżować, bo u nas ten. Fajnie, mam nadzieję, że ci się podobało. No jasne. Mam nadzieję, że dzień będzie lepszy, praca będzie ciekawsza, fajniejsza, będzie ci się milej pracowało. Trzymaj się. Dzięki. Cześć. Okej, okay. To jest dziwne. Sprawa dość nietypowa, ponieważ jeden z widzów napisał, że z Łodzi, z miasta Łódź do Warszawy, jedzie specjalnie po to, bo mam ten samochód dzisiaj. No, za moment mnie zobaczysz. Za sekundę mnie zobaczysz. Jestem już na pasach. No dobra, chyba biegnie. Tak. Ojejku, nigdy bym nie pomyślał, że ktoś przyjedzie do mnie. No elo. A od razu Insta będzie grany. Pomacham. A i ta słynna gadka z Uberem. Dzień dobry, jestem pana kierowcą, zapraszam. Opel Meriva, tak. Zgadza się. A co to taki inny? Nie, podobno w sumie. Cześć. Jaka mała szyba tu jest. Co? Jaka mała szyba tu jest, ty coś tu widzisz? No, tam, jak w czołgu. Tam widzę. To samo każdy mówi, jak w czołgu, ja też to mówię. Chciało ci się przyjeżdżać aż z Łodzi? No widzisz. Tylko dlatego, żeby się przejechać? Tak. No zajebiście. Na tyle czasu już czekałem, żeby się czymś przejechać, no to... No to jazda. Jak ci minęła podróż? Ja zasnąłem, spałem sobie. No to tutaj na pewno nie zaśniesz. Napęd na co? Napęd na koła.
dobrze mi mówisz. Nawet na tył. To jest tylko tył? 455 koni. V8. 6,2 pojemności litra. O, ten samochód daje po garach nieźle. Sprawdzimy go na prostej? No. To jest tylko na tył? Tak. Trzymasz się? Widziałeś, ile mieliśmy na godzinę? Nie. No nieważne. Dużo. Zapinamy paski, Laura. Teraz będzie ostra jazda. Bez trzymanki. Który kolor chcesz wybrać? Jaki jest twój ulubiony kolor w środku? Tu tego? Możesz sobie wybrać. Ostro czy łagodnie, Laura? Łagodnie. Dobra, to do 30 na godzinę. O, od razu się rwie. Patrzcie, ryzyko oblodzenia, jedź ostrożnie, nawet takie komunikaty pokazuje. Zarąbista sprawa. Teraz zorganizowaliśmy sobie ze znajomymi taki mini spot i za chwilę lecimy na chowanego samochodami. Będziemy grać w tą słynną grę z dzieciństwa. Będzie śmiesznie. Jadą, jadą, chłopcy, radarą. Halo, halo! Ja pójdę po nich, bo oni chyba nie są do końca przekonani. Oni chyba, wiesz, bo tam jest Osz jest dziewczyną, więc może oni są zajęci. Pomocy, ktoś nas napada! Przy takiej pogodzie w ogóle nie opłaca się trakcji wyłączać, bo to samochód będzie po prostu mielił, mielił, mielił. Przy włączonej trakcji jest bardzo podobnie, dlatego wam o tym mówię. Zmieńmy sobie te tryby, na przykład no, weźmy ten sport załóżmy. On nam spali troszeczkę więcej, on będzie bardziej agresywny, pedał będzie bardziej dynamiczny. Gdyby nie to, że po prostu nagrywam, to w tym momencie tego sporta bym nie włączał, no bo to nie jest efektywne, ale pokażę wam po prostu o co chodzi. Jedziecie sobie spokojnie do tych 30, nagle chcecie dać pedał w podłogę na 100% i rzuca wam to, wami totalnie na boki. Macie wrażenie, że po prostu przednia oś jeździ, a tylna oś tańczy. Mieli. Dobra, odpuszczę mu, bo już nie ma sensu. No cały czas mieli, a gaz, musicie mi na słowo uwierzyć, gaz był mniej więcej w połowie wciśnięty. To nie było 100%. A jedziemy teraz na trybie sport. Nawet nie było torowego trybu. Masakra. Przy tej pogodzie to jest po prostu zabawa przednia z tym autem. Ja już oddaję Camaro w miejsce, z którego go zabrałem, do wypożyczalni Cylindersi, a jadą po mnie? Nie, karetka. A wam dziękuję za uwagę. Wow, naprawdę zaskoczył mnie ten samochód pozytywnie, mimo że wsiadłem do niego ze złym nastawieniem, wychodzę z takim uśmiechem, naprawdę. Dzięki wielkie wam również za uwagę. Pamiętajcie o tych subskrypcjach, bo są głupie, ale ważne niestety na YouTubie. Trzymajcie się, do jutra, cześć! Juuu.